sesji Rady Miejskiej w Gnidze. Przechodzimy do punktu 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu burmistrza miasta i gminy Witnica za 2018 rok oraz podjęcia. Panie burmistrzu, tak, zaraz przejdźmy, żebyśmy tutaj do północy. A, pani skarbnik będzie, tak? Tak, ja. Pani skarbnik zapraszam do sprawozdania z wykonania. Oczywiście, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu dzisiejszym realizując plan pracy, Rada Miejska dokona oceny wykonania budżetu naszej gminy za poprzedni rok 2018. Przedłożone sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera 129 stron. Szczegółowo omówiono dochody i wydatki zarówno w ujęciu klasyfikacji budżetowej, wykonanie według źródeł, wykonanie według pochodzenia, wykonanie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zawarto część opisową każdego źródła. Opisano subwencje, opisano poszczególne wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały w podatkach, dochody z majątku, dotacje celowe, wydatki wykonane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Zaprezentowano również wielkości dokonanych spłat w ciągu roku oraz wielkość zadłużenia. Przedmiotowe sprawozdanie zostało przeanalizowane przez poszczególne komisje. W trakcie analizowania tego sprawozdania na pytania członków komisji zostały udzielone odpowiedzi. Jednak dla przypomnienia jeszcze raz przybliżę kilka takich ważniejszych danych. Rada Miejska przyjęła budżet na 2018 rok w dniu 23 stycznia 2018 roku. Plan dochodów został wówczas ustalony na poziomie 56 304 390 zł. Natomiast plan wydatków został ustalony na poziomie 61 190 390 zł. Tym samym deficyt budżetu został określony na poziomie 4 886 000 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2018 plan przychodów budżetu został określony na poziomie 6 990 000 zł z tytułu wolnych środków w kwocie 2 290 000 oraz z tytułu emisji obligacji w kwocie 4 700 000. Natomiast plan rozchodów budżetu został ustalony na poziomie 2 104 000 zł i dotyczył w całości zobowiązań zaciągniętych przypadających do spłaty w roku 2018 z tytułu kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich. Pierwotny plan budżetu na rok 2018 poddawany był w trakcie roku aktualizacji. Pojawiające się i zadania, i potrzeby wymusiły zmiany, które zostały wprowadzone zarówno zarządzeniami burmistrza, jak i uchwałami Rady Miejskiej. I tak burmistrz w tej sprawie wydał 30 zarządzeń, a Rada Miejska podjęła 14 uchwał. Dokonano zmian zarówno planowanych dochodów, jak i wydatków. Planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 5 739 000 zł, 737,65 groszy. Natomiast wydatki dokonano zwiększenia o kwotę 3 152 551 zł i 39 groszy. Oprócz zmian dochodów i wydatków również dokonano zmian po stronie przychodów. Tym samym na dzień 31 grudnia 2018 roku plan po zmianach wynosił 4 402 813 zł i 74 grosze. W 2018 roku
dochody zostały wykonane w kwocie 61 203 966 zł i 12 groszy. To stanowi 98,65% wielkości planowanej. Natomiast wydatki zostały wykonane w kwocie 58 801 603 zł 15 groszy i to stanowi 91,39% planu po zmianach. W wyniku dokonania tych rozliczeń z tytułu osiągniętych dochodów i wykonanych wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 402 362 zł i 97 groszy. W 2018 roku dokonano spłat rat kredytów w wysokości planowanej, czyli 2 104 000 zł. Przychody w kwocie zrealizowano w kwocie 4 402 813 zł i 74 groszy. Te spłaty jeszcze dopowiem, że dokonano spłaty kredytów na spłatę dwóch rat kredytów, kredytu inwestycyjnego, który był zaciągnięty w poprzednich latach, ten skonsolidowany w kwocie 1 704 000 zł i w rata kredytu 400 000 zł była spłata kredytu inwestycyjnego zaciągnięta w 2017 roku, zaciągnięta w banku, w Bank Polskiej Spółdzielczości. I dochody wykonane. Dochody tutaj bieżące i dochody majątkowe. Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 58 952 029 zł i 65 groszy. To jest 101% w stosunku do planowanych dochodów bieżących. Tym samym należy ocenić, że wskaźniki wykonania bieżących dochodów są bardzo dobre, wykonanie ich. Natomiast dochody majątkowe zostały osiągnięte w kwocie 2 251 936 zł i 47 groszy i to stanowi 61% i 27,27% planowanych dochodów majątkowych. No jak widać po wykresie, dominujące znaczenie mają dochody bieżące, które stanowią w dochodach ogółem 96% wykonania. A realizacja dochodów majątkowych kształtowała się na poziomie 4% dochodów ogółem. I proszę zauważyć, że największy udział w zrealizowanych dochodach, bo aż blisko 33%, to są dotacje celowe. Te dotacje celowe zostały wykonane w kwocie 20 111 692 zł 80 groszy. To są zarówno, pochodziły one z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, na zadania z budżetu państwa, na zadania własne, z budżetu państwa również na zadania na podstawie porozumień z między jednostkami samorządu terytorialnego. Kolejna pozycja to jest subwencja ogólna, przekazywana z budżetu państwa i tutaj nasz budżet został zasilony subwencjami w kwocie 14 337 923 zł i to stanowi ponad 23% dochodów ogółem. Duże znaczenie w realizacji dochodów mają wpływy z podatków i opłat lokalnych. Z tego tytułu wpłynęło do budżetu 11 361 007 zł i 25 groszy. Czyli blisko 19% ogólnych wpływów. Tu ze szczególną satysfakcją należy zauważyć, że znacznie ponad plany uzyskaliśmy wpływy z tytułu podatków egzekwowanych na poziomie lokalnym i to dotyczy takich pozycji jak podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek od należności czynności cywilnoprawnych i jeszcze był podatek od spadków i darowizn. Udziały w podatkach dochodowym, w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zostały wykonane w wysokości 10 867 264 zł i 12 groszy i tym samym stanowi to blisko 18% dochodów ogółem. No i dochody z gospodarowania majątkiem zostały wykonane w wysokości 3 713 000 zł. W strukturze tych dochodów majątkowych dominowały wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
ale druga pozycja to jest też dochody ze wpływów ze sprzedaży majątku i tu osiągnęliśmy 1,5 milionów złotych wpływów do budżetu. Struktura wykonanych wydatków to wydatki bieżące w kwocie 53 984 zł 984 850 zł i 15 groszy. Przy planie rocznym 56 342 941 zł i 39 groszy oraz wydatki majątkowe, czyli te inwestycyjne, które kształtowały się w wysokości 4 816 753 zł. No jak widać po wykresie dominujące znaczenie odgrywają wydatki bieżące i stanowią one 92% wydatków ogółem, a realizacja wydatków majątkowych tym samym przeodbywała się na poziomie 8% wydatków ogółem. W 2018 roku największy strumień wydatków, a zatem priorytet w działaniach samorządu, stanowiły dwie dziedziny. I tutaj mamy wydatki na oświatę i wychowanie oraz wydatki na rodzinę. Na oświatę i wychowanie wydatkowaliśmy łącznie 21 270 692 zł i 23 grosze. 15 418 806 zł i 50 groszy stanowiły wydatki z zakresu rodziny. Tutaj wypłacono prawie 15 tysięcy świadczeń wychowawczych na kwotę 7,5 miliona złotych. Na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydano 5 700 000 zł. Kolejna dziedzina to wydatki na administrację publiczną. I tutaj wydatkowaliśmy 5 686 639 zł i 8 groszy. I tutaj na funkcjonowanie Urzędu Miasta w tym dziale wydaliśmy i oczywiście na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej wydaliśmy 4 780 000, a na funkcjonowanie Rady Miejskiej wydaliśmy 174 000 zł. Czwartą pozycją w kolejności wydatków budżetowych była pomoc społeczna i na tą pomoc społeczną wydatkowaliśmy 5 450 829 zł i 90 groszy. Na samo funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 1 323 000 zł, a z pomocy tego ośrodka skorzystało 692 osoby skorzystały z 385 rodzin. W stosunku do roku poprzedniego jest to coraz mniej osób korzysta z tej pomocy, można zauważyć. I w tym celu ośrodek wydał 1627 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie. Kolejną pozycją wydatków budżetowych jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska i na ten cel przeznaczyliśmy 3 140 253 zł i 88 groszy. Tak przedstawia się cała struktura wydatków według działu. Widać słupek czerwony, który wyraźnie zaznacza najważniejszy kierunek wydatkowania środków, czyli oświaty i wychowanie. Kolejne dwa działy stanowią, jeszcze kolejny dział to jest rodzina, 26%, proszę zauważyć, i kolejne dwa działy administracja publiczna i pomoc społeczna odpowiednio 10,9% wydatków ogółem, no i pozostałe działy gospodarki poniżej 5%. W ramach wykonanych wydatków z budżetu gminy udzielane były dotacje i wyniosły one
2 899 680 41 groszy i tak dla Centrum Integracji Społecznej łącznie wypłacono 321 492 zł. Na realizację zadań wynikających z uchwalanego corocznie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przyznano i jednocześnie wypłacone zostały dotacje w łącznej kwocie 352 324 zł i 95 groszy. I tutaj wypłacono środki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz na zadania z zakresu kultury fizycznej. Dotacje otrzymały również jednostki takie jak dotacja dla Miejskiego Domu Kultury, która wyniosła 950 tysięcy zł. I natomiast Miejska Biblioteka Publiczna Witnice otrzymała dotację w kwocie 224 tysiące zł. Dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych oddziałów przedszkolnych, niepublicznych punktów przedszkolnych i oddziałów realizujących zadania wymagające specjalnych metod nauki, niepublicznych szkół podstawowych realizujących zadania wymagające specjalnych metod pracy wypłacono łącznie prawie 640 tysięcy zł. Przypomnę tylko, że rok 2018 był czasem realizacji również ogromnych inwestycji. Nie będę już ich powtarzać. W raporcie pani sekretarz przytoczyła wszystkie inwestycje, tylko łącznie przypomnę, że zrealizowano te inwestycje na kwotę 4 816 753 zł. Wykonanie wydatków niewygasających z 2017 roku. Na podstawie artykułu 263 ustawy o finansach publicznych 21 grudnia 2017 roku Rada podjęła taką uchwałę w sprawie ustalenia tych wydatków niewygasających. Ustalono w tej uchwale wykaz niezrealizowanych wydatków, plan finansowy oraz ostateczny termin wykonania. Wydatki, które przeszły do realizacji w 2018 roku ustalono w kwocie 3 671 338 zł 92 grosze. I takie wydatki majątkowe mają Państwo zaprezentowane. Przebudowa ulicy Kościuszki Witnicy, modernizacja ulicy Ogrodowej Witnicy, przebudowa ulicy Wiejskiej oraz ulicy Głównej w Nowinach Wielkich, przebudowa ulicy Kościelnej w Białczu, przebudowa ulicy Pyrzańskiej w Nowinach Wielkich, przebudowa przejścia dla pieszych przy ulicy Plac Wolności. Odwodnienie powierzchni drogi przy ulicy Kostrzyńskiej, roboty budowlane na budynku remizy strażackiej w miejscowości Nowiny Wielkie. To dotyczyło wymiany pokrycia dachowego. Kolejne zadanie, roboty budowlane na budynku remizy strażackiej. Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu i konfiguracji instalacji fotowoltaicznej na budynku zespołu szkolno-przedszkolnego. Wykonanie przytuliska dla bezdomnych zwierząt. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania lekkoatletyczna, modernizacja stadionu miejskiego w Witnicy. I wykonanie boiska do baseballa w Parku Drogowskazów. Wydatki niewygasające, które wygasły z upływem roku budżetowego 2018. Taka uchwała została podjęta i w niej zostały ustalone dwa zadania. I jest to przebudowa drogi gminnej ulica Różana w Białczu na kwotę 119 705 zł 16 groszy. Termin został ustalony na 31 maja 2019 roku. I kolejne zadanie, budowa ulicy Starzyńskiego, Fabrycznej i Wesołej Witnicy. Jest to etap pierwszy, ulica Starzyńskiego, o odcinku długości około 80 metrów, na kwotę 130 413 zł 98 groszy i termin został również ustalony na 31 maja 2019 roku. Wynik operacyjny. Gmina w 2018 roku uzyskała dodatni wynik operacyjny, tak zwaną nadwyżkę operacyjną w wysokości 4 967 179 zł i 50 groszy. Jest to różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi.
W wyniku realizacji dochodów i wydatków budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 2 402 362,97 zł, a w uchwale budżetowej planowano deficyt w wysokości 4 886 000 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zadłużenia gminy wynosił 17 550 193 zł. W trakcie roku zostały spłacone raty w kwocie planowanej 2 104 000 zł. Tutaj chcę jeszcze powiedzieć, że burmistrz wykonując budżet nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej, który dotyczył zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu. Z tego upoważnienia burmistrz nie skorzystał, więc ich odsetek z tego typu też nie było. I tu też Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze została wydana pozytywna opinia o przedłożone przez burmistrza sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia. W tym miejscu pragnę podziękować Wysokiej Radzie za dobry merytoryczny poziom współpracy przy realizacji ubiegłorocznego budżetu, mając na uwadze pozytywne wnioski zarówno Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu oraz Komisji Rewizyjnej. Proszę Państwa o udzielenie burmistrzowi absolutorium za 2018 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, z Rady, ja przedstawię teraz uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Tutaj proszę muszę odczytać. Tutaj zaznajomić Was. Jest to uchwała z dnia 26 kwietnia 2019 roku. Podjęta w składzie przewodnicząca Iwona Borowska, członek Lidia Jaworska i członek Marek Lewandowski. W sprawie wydania opinii o sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Witnice za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia. Na podstawie artykułu 13 punkt 5 artykułu 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych i w związku z artykułem 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, po rozpatrzeniu sprawozdania burmistrza wykonania budżetu miasta i gminy Witnica za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia miasta i gminy Witnica, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia wydać pozytywną opinię o sprawozdaniu burmistrza miasta i burmistrza Witnicy z wykonania budżetu miasta i gminy Witnica za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia. Uzasadnienie skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze spadał pod względem formalno-prawnym przedłożonym przez burmistrza Witnicy sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2018 wraz z rocznymi sprawozdaniami statystycznymi i informacją o stanie mienia miasta i gminy Witnica. Wykonanie budżetu miasta i gminy Witnica za 2019 rok przedstawia burmistrza tabela. Zapewnie już przedstawiał, tak pan otrzymał to ten dokument. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu stwierdza, iż pierwsze, będzie wymienione sprawozdanie zostało przedłożone w obowiązowych przepisach prawa w gminie. Drugie, dochody budżetu gminy wykonała w kwocie 61 203 966,12 zł, co stanowi 98,6% zaplanowanych dochodów w 2018 roku. Trzecie, wydatki budżetu gminy gmina wykonała w kwocie 58 801 603,15 zł, stanowiące 91,4% zaplanowanych wydatków w 2018 roku. Czwartym, przy planowanym budżecie deficytowym w kwocie 2 298 813,74 zł, rok 2018 gmina zamknęła nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 2 402 362,97 zł.
piąte na koniec roku budżetowego. Zgodnie ze sprawozdaniami łączna kwota długu miasta i gminy Witnica wyniosła 17 550 193 zł. Szóste kształtowanie się indywidualnych wskaźników zadłużenia określone w artykule 243 ustawy o finansach, gdzie przedstawia poniższa tabela, która jest umieszczona w uchwale. Wyżywienia relacje nie jest, relacja nie jest zachowana, biorąc wyżywienia relacja nie jest zachowana, biorąc pod uwagę plan za trzeci kwartał w 2020 roku. Natomiast wieloletnia prognoza finansowa uchwalona w roku 2019 na lata 2019-2028 jest zachowana w całym okresie obowiązania wieloletniej prognozy finansowej. Niemniej jednak skład orzekający wskazuje na konieczność monitorowania wyżej wymienionych wskaźników przez organy gminy ze względu na niski stopień spełnienia relacji w latach 2020-2021 pod rygorem sankcji prawnych wynikających z artykułu 240a oraz 240b artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Relacja określona w artykule 242 ustawy o finansach publicznych zarówno po stronie planu, jak i wykonania budżetu za rok 2018 jest zachowana. Skład orzekający wskazuje, iż dochody budżetu zaplanowane w dziale 756, rozdziale 756.18, w paragrafie 0480, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 220 tysięcy złotych wykonano w wysokości 215 828 złotych 52 grosze, to jest 98,1% planu. Natomiast wydatki finansowane wyżywionymi dochodami zaplanowano w dziale 851, rozdział 851-53, zwalczanie narkomanii w wysokości 3500 zł. Wykonano w wysokości 2812 zł, czyli 80,34% planu. I rozdział 851-54, przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 216 500 zł. Wykonano w wysokości 211 772,42 grosze, czyli w wysokości 77,82% planu. Informacja o stanie mienia miasta gminy Witnice zawiera elementy określone w artykule 267 ust. 1 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Wobec powyższego skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze postanawia zaopiniować przedłożone sprawozdanie burmistrza miasta gminy Witnica jak w sentencji uchwały. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych od niczego uchwały skład orzekający służy odwołanie do Kolegium Regionalnych Izb Obrachunkowych, żeby ten termin 14 dni od daty jej otrzymania. Kolejny punkt to jest przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witnicy o wykonaniu budżetu za 2018 rok i o udzieleniu struktury budżetu miasta gminy Witnica. Panie Przewodniczący. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie wykonania budżetu miasta gminy Witnica w roku 2018 i wniosek o udzielenie burmistrzowi miasta gminy Witnica absolutorium za wykonanie budżetu w roku obrachunkowym 2018. Na podstawie artykułu 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2019 pozycja 506 oraz artykuł 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 869. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Witnicy na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 roku w składzie: radna Małgorzata Chałczyńska, radny Mariusz Serafin, radny Marek Kobylański, radny Zbigniew Sędkowski i radny Piotr Zakryszko. Po zbadaniu przedłożonego przez burmistrza miasta i gminy Witnica sprawozdania finansowego z
sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Lipnica za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr 261/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2019 w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Lipnica za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia pozytywnie opiniuję wykonanie budżetu miasta i gminy Lipnica za 2018 rok. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 5 członków komisji, przeciw było 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. Zatem postanawiam skierować do Rady Miejskiej wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Lipnica za wykonanie budżetu w roku obrachunkowym 2018 rok. Za skierowaniem wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Lipnica za wykonanie budżetu w roku obrachunkowym 2018 głosowało 5 radnych członków komisji, przeciw było 0 głosów, wstrzymujących się 0. Uzasadnienie. Komisja rewizyjna na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019 przeanalizowała i rozpatrzyła sprawozdanie przedłożone przez burmistrza miasta i gminy Lipnica z wykonania budżetu za rok 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy Lipnica na dzień 31 grudnia 2018 oraz zapoznała się z uchwałą nr 261/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta i gminy Lipnica za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia. Przedstawione dokumenty pozwalają bowiem na dokonanie oceny, jak w ciągu roku 2018 wykonane były założenia dotyczące wskaźników finansowych, w tym wskaźnika zadłużenia. Ocena przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz informacje o stanie mienia. Ocena budżetu. Budżet miasta i gminy Lipnica na 2018 rok został przyjęty uchwałą nr 61/371/2018 Rady Miejskiej Lipnicy z dnia 23 stycznia 2018 w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy Lipnica na 2018 rok. Przed zmianą planowana kwota dochodu wynosiła 56 304 390 zł, a kwota wydatków wynosiła 61 190 390 zł. Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku dokonanych przez Radę Miejską Lipnicy, zmian dokonanych z zarządzaniem burmistrza miasta i gminy Lipnica, ostatecznie plan dochodów znalazł się w wysokości 62 044 127 zł i 65 groszy, a wydatków kwotą 64 340 342 941 zł i 39 groszy. W roku 2018 dochody wykonano w kwocie 61 203 966 zł i 12 groszy, co stanowi 98,6% planów wydatków, a wydatki w kwocie 58 801 603 zł 15 groszy, to jest na poziomie 91,4 planów. Przy planowanym deficycie w wysokości 2 298 813 zł i 74 groszy gmina Lipnica zamknęła rok 2018 nadwyżką budżetową w kwocie 2 402 362 zł 97 groszy. Łączna kwota długu miasta gminy Lipnica wyniosła na koniec 2018 roku 17 550 193 zł. I jest niższa w stosunku do roku 2017 pod kwotę 2 104 000. Indywidualny wskaźnik zadłużenia określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych zachowuje prawidłową relację w całym okresie wdrażania wieloletniej prognozy finansowej. Ze względu na niski stopień spełnienia relacji w latach 2020-2021 wskazana jest konieczność monitorowania wskaźnika. Punkt drugi. Sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdanie to odpowiada szczegółową treścią prezentacji uchwały budżetowej. Treść sprawozdania dała pewną możliwość oceny stopnia realizacji zadań wymienionych w materiałach stanowiących integralną część uchwały budżetowej. Punkt 3. Sprawozdanie finansowe. W
Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym, na które składa się bilans wykonania budżetu gminy sporządzony na dzień 31 grudnia 2018, łączny bilans jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018, łączna informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz łączny rachunek zysków i stan jednostek budżetowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018. Łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31 grudnia 2018. Komisja pozytywnie opiniuje w sensie formalno-księgowym sprawozdania finansowe, uznając, że przedstawiają informacje podstawowe do oceny sytuacji majątkowej i finansowej miasta i gminy Wiglice. Punkt 4. Przeanalizowano informację o stanie mienia miasta i gminy Wiglice na koniec 2018 roku, do której Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna, dokonując oceny w sposób kompleksowy, odnosząc się do całości wykonania budżetu, wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiglice. Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek w głosowaniu jawnym i w obecności 5 członków komisji następującą stosunkiem głosów. Za udzieleniem absolutorium 5 głosów, przeciw 0 głosów, wstrzymujących się 0 głosów. W imieniu członków komisji i przewodniczący komisji do zaleszczy. Dziękuję bardzo. Do rady wpłynęła także uchwała składu urzędującego Regionalnej Izby Obrachunkowej oceniającej właśnie daną opinię Komisji Rewizyjnej. Odczytam teraz tę uchwałę. Uchwała to jest uchwała nr 401/2019 składu urzędującego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wiglicy dotyczącej udzielenia absolutorium burmistrzowi na podstawie artykułu 13 punktu 8 artykułu 19 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnej Izbie Obrachunkowej w związku z artykułem 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i w związku z artykułem 270 ustęp 2 ustawy z dnia 27 roku o finansach publicznych. Po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wiglicy z dnia 6 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wchodzi pana Borowska przewodnicząca, Lidia Wyborska członek, Marek Lewandowski członek, postanawia wydać pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wiglicy w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Uzasadnienie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w oparciu o uchwałę składu orzekającego nr 261/2019 roku pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Wiglice za 2018 rok. Podziela stanowisko wyrażone w nadesłanym wniosku w sprawie postanowienia przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wiglicy o wystąpieniu do Rady Miejskiej Wiglicy o udzielenie burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu i pozytywnej oceny wykonania budżetu. Przedmiotowy wniosek został sformułowany po uprzednim rozpatrzeniu przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wiglicy sprawozdania finansowego z sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Wiglica za 2018 rok wraz z wyżej wymienioną opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia miasta i gminy Wiglica. Z wniosku wynika, że Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu za 2018 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnej Izbie Obrachunkowej od niższego uchwały składu orzekającego przysługuje prawo odwołania do kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Teraz przechodzimy do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta i gminy Wiglica za 2018 rok. Proszę, jeśli macie radny, pytania jakieś. Ja mam pytanie. Proszę. Ja mam pytanie. Rozdział 60.016 drogi publiczne gminne. Zaplanowano w
wydatki w kwocie 2,5 miliona około, a wydatkowano tylko 1,5 miliona. Jaka jest przyczyna? Wiadomo, że drogi są tutaj jakby podstawową albo jedną z pierwszych rzeczy, które nasi mieszkańcy chcieliby, żeby gmina wykonywała i robiła. Dlaczego wydano o około 1 milion złotych mniej niż zaplanowano? Strona 72. Na ulicę Końcową, tak? Nie, wkład własny do tej inwestycji. Nie. Środki, które teraz zostały niewykonane, to są wkład własny do ulicy Końcowej, do tego zadania, nasz wkład własny, do tego wydatki, środki na zadania, które zostały przeniesione na wydatki niewygasające, to było 250 tysięcy złotych. Dodatkowej dotyczącej Urzędu Miasta i Gminy Witnica, punkt 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze. Chciałabym poprosić o wyjaśnienie dwóch pozycji. Pozycja pierwsza. Dofinansowanie zakupu okularów kolekcyjnych w kwocie ponad 10,5 tysiąca. Dla ilu pracowników to zostało te okulary zakupione? Jest troszkę duża dla mnie kwota. Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych 10 658. To jest siódma strona informacji do
dodatkowej dotycząca Urzędu Miasta i Gminy Witnicy. Inspektor pracy ma.
inspektor za niewykorzystanie urlopu, kara po prostu pracodawców za to, że nie wyganiają. Nie zapłaciliśmy kary, byliśmy zgodnie z przepisami pracy. No dzisiaj skończymy o godzinie 9 i jutro powinienem do pracy przyjść 11 godzin, czyli nie przyjść do pracy. Zgodnie z przepisami. Nie da się. Fizycznie się nie da. Tak samo kierownicy, nie? Powinni przyjść dopiero w poniedziałek do pracy, bo siedzą dzisiaj do później. Dlatego za chwilę będę wnioskował no, taka o przerwę i w poniedziałek wykończymy. O, na przykład. Aha, nie po, nie po pół. No tak, no, też będzie to samo, we wtorek znowu nie przyjdziemy do pracy. Sesja będzie trwała, podejrzewam tak, około tygodnia czasu. 34 uchwały, 5 minut na uchwałę, to jest 3 godziny kolejne. Ale pracownicy mają możliwość odebrania wolnego albo w urlopie, a znaczy nie w urlopie, albo w wolnym, albo w nadgodzinach, tak? A pan burmistrz ma nienormatywny czas pracy, więc tutaj troszkę inaczej jest chyba to określane. Może przyjść później. Można zawsze wystartować tam. Zobaczyć jak to jest. Nie tak jak pana wybrali mieszkańcy. A na razie mi się nigdzie indziej nie spieszy. Jeszcze jakieś pytania? Do budżetu? W dziale 616 drogi publiczne i gminne, tutaj w części opisowej wydatki majątkowe jest budowa chodnika w Nawinach Wielkich. O który chodnik tutaj chodziło? I drugi punkt, utwardzenie ciągu komunikacyjnego w Nawinach Wielkich. Też nie wiem, który tutaj mogło chodzić. Dodatkowo gospodarka mieszkaniowa, dział 705. Tutaj jest wydatki majątkowe, modernizacja budynków w Sosnach w kwocie 82 227 000, w tym zakup dachówki wraz z transportem rozwodowym. Czy to chodzi o ten zakup dachówki do na dach szkoły? I jeszcze tutaj gdzieś mi minęła informacja odnośnie dotacji gminnej do szkoły, to było ponad 300 tysięcy. Czy to było z naszego budżetu, czy to po prostu przekazanie subwencji oświatowej? Ale nasz budżet to też subwencja. Znaczy, no tak, ale nasz budżet... Jeżeli chodzi o subwencję, to zabiorę głos, ponieważ zgodnie z ustawą, nawet jeżeli gmina nie dostała środków na dane zadanie, i tak musi przekazać kwotę do danej placówki niepublicznej w kwocie odpowiadającej kwocie subwencji. Część tej kwoty na statutem, to jest subwencja, bo szkoła niepubliczna składa odpowiedni wniosek do systemu informacji dyrektorowej, na podstawie której dostajemy potem subwencję po zadelegowaniu z innymi szkołami. Natomiast część zadań, na to w szczególności ze osób niepełnosprawnych, pojawiają się później i w wyniku tego na pewno to jest jakby zadanie było wcześniej. Ale tak to jest zdecydowanie do przekazania kwoty, takie jak była jedna subwencja. Nie mamy pola do nic. Czyli całość tej kwoty była subwencja? Niekoniecznie, mówię. Część tak, część nie. Większość tak. To otwarłem jak na 95%. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze? W związku... Ja jeszcze może takie może przypomnienie, na czym polegała modernizacja ulicy Moniuszki w Gliwicy. Ja że coś powiem. Nie mówię o kwocie, nie mówię o tym, ale... Może ten chodnik. A to prędzej było. Oświetlenie w tym roku było i przed chwilą. W tym roku, w tym roku. Tak.
może nie na tą chwilę, może przy okazji. Możemy sprawdzić. Jakieś pytania? Ja sobie mam, to jeszcze mam jedno pytanie. W budżecie na 2018 rok były remonty dachów, m.in. przy ulicy Gorzowskiej, trzy w Witnicy, remont dachu przy ulicy Konopnickiej 8, remont dachu przy ulicy Kostrzyńskiej 22, remont dachu przy ulicy Pocztowej w Kamieniu Wielkim. Modern, aha, Szkoła Sosna, to już dostałem odpowiedź. Czy te remonty dachów były wykreślone z budżetu, to nie widać ich w realizacji? W realizacji widać, zrobiliśmy badanie na budynkach 100% udziałem gminy. I ta kwota, którą Państwo przeznaczyliście, została w pełni wyczerpana. Jeżeli chodzi o Gorzowską 3, jesteśmy tam tylko jednym z właścicieli. Pozostali właściciele nie wyrażają zgody na remont tego dachu. Nasze mieszkanie jest akurat pod dachem, czy nie? Ale to bez znaczenia, nie? To znaczy, czekamy na decyzję powiatowego inspektora. Tu dowiedziałam się od pani Karbowiak, że zwrócił się do nas inspektor o jakieś dokumenty, które mu nie daliśmy. Ja nic nie wiem, nie widziałam w korespondencji takiego pisma, żeby powiatowy inspektor zwracał się o te dokumenty, ale być może nie wszystko widziałam, także z pewnością to sprawdzimy. Na pewno czekamy na tę decyzję, bo to nam da też możliwość dochodzenia w inny sposób nawet sądowy nakazu wykonania, tak? Tylko dokończę jeszcze tutaj mowy pani sekretarz. To również będzie wpływało na to, że będziemy musieli większą kwotę założyć za tych państwa. A tak, i wtedy sądownie za 10 lat, jak się zakończy sprawa, to egzekwować tą kwotę należności za wykonanie dachu. No nie wiem, czy to jest dobry biznes. Ale, złe jest. Ale w jakiś sposób, no, mamy takie prawo, jakie mamy, czy w jakiś sposób trzeba egzekwować? Ale wtedy kilka innych dachów nie zrobili. A te, możemy, też są te same potrzeby. Nie możemy czekać, aż się dach zawali, tak? I liczyć, że mieszkańcy, właściciele się zgodzą. Jak dojdzie do sprawy sądowej, to wszystko się wspina, znajdę. Jakieś pytania? W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Witnica wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta i gminy Witnica za 2018 rok. Izabela Araszczuk. Za. Mariusz Gadomski. Za. Krzysztof Kuchnio. Małgorzata Laskowska. Za. Marian Piotkowski. Za. Jacek Piwkowski. Za. Mariusz Serafin. Za. Marta Stańczak. Wstrzymuję się. Remigiusz Stotko. Za. Artur Sternowski. Za. Zbigniew Swedrowski. Wstrzymuję się. Piotr Zakryszko. Wstrzymuję się. Stwierdzam, że wynik głosowania przedstawia się następująco. Za 8 radnych, przeciw nie było, wstrzymało się 4. Zatem uchwała została podjęta i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Witnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Izabela Araszczuk. Za. Mariusz Gadomski. Za. Małgorzata Laskowska. Przepraszam, Krzysztof Kuchnio. Wstrzymuję się. Małgorzata Laskowska. Za. Marian Piotkowski. Za. Jacek Piwkowski. Wstrzymuję się. Mariusz Serafin. Za. Marta Stańczak. Wstrzymuję się. Remigiusz Stotko. Za. Artur Sternowski. Za. Zbigniew Swedrowski. Wstrzymuję się. Piotr Zakryszko. Wstrzymuję się. Stwierdzam, że wynik głosowania przedstawia się następująco.
Za 7 radnych, przeciw nie było, wstrzymało się 5. Tu jest taka sama zasada jak w tej uchwale o wotum, zatem uchwała nie została podjęta. Przechodzimy do 7 punktu, interpelacje i zapytania radnych. Radni mają. Proszę. Mikrofon jest. Dobrze, pan burmistrz jeszcze zabierze głos. Chciałbym z tego miejsca podziękować serdecznie pani skarbnik za wykonanie budżetu, za przygotowanie. To też jest oczywiście symbolika, bo też wręczam dla wszystkich pracowników, nie tylko Wydziału Inwestycji, ale wszystkich tych, którzy na dzisiejszej sesji pracowali. Współpraca części radnych, którzy raz na komisji głosują tak, później przychodzi faktycznie zagłosować, to wstrzymują się od głosu, co jednoznacznie przy tym naszym raporcie gminnym, ale też absolutorium burmistrza oznacza to, że tego absolutorium i te uchwały nie wchodzą w życie. Ja byłem radnym Rady Miejskiej w poprzedniej kadencji 2010. Nie było takiego z mojej strony ani jadu, ani takiej niechęci do współpracy i pokazywania, że ja tutaj radny rządzę. Byłem w opozycji do poprzedniego burmistrza świętej pamięci Andrzeja Zagórskiego, ale nie robiłem mu pod włos. Miał swój kierunek, swoją wizję. Szedł w dobrym kierunku, w którym teraz gmina też idzie. I zawsze byłem na tak, czy to sprawozdanie pani skarbnik, czy to też absolutorium burmistrza. I ja bym poprosił na przyszłość, żeby jednak radni schowali te swoje animozje odnośnie mojej osoby. Może się nie do końca podoba wszystkim, może to, że wspieram rząd polski, jestem za tym, żeby jak najwięcej tych inwestycji rządowych w gminie Witnica przeprowadzić. Za chwilę będzie program Mieszkanie Plus, który bezpośrednio też się przełoży na ilość mieszkańców gminy Witnica. Wiadomo, że będą to jakieś koszty dla gminy, że będziemy musieli część pieniędzy na początek założyć za te osoby, za te rodziny, które nie będą chciały od razu wykupić mieszkania, ale tych 70 czy 80 mieszkań to naprawdę będzie wzbogacenie dla naszej gminy. Proszę nie patrzeć na mnie, że jestem Jaworski Dariusz i nie dokręcaj ci u śruby, tylko patrzeć, czy jednak mieszkańcy was wybrali. Zapewne Artur, przewodniczący Stojanowski, poprze moje też zdanie i też zdanie Kukiza, który chce wprowadzić coś takiego, że jak ktoś chce zagłosować na kota, to ten kot wygrywa, tak? A często, gęsto jest tak, że jest na przykład kilku radnych, startuje 4 radnych, wszyscy chcą wybrać kota, a wygrywa niestety pies. Nie ma tej dogrywki, nie ma tak naprawdę finału, tego finału, który doprowadziłby do tego, że część siedzących tutaj z radnych nie byłoby radnymi, byliby inni, którzy myślę, że by chcieli współpracować z nami, ze mną, ale nie tylko ze mną, bo tutaj siedzą też pracownicy, którzy powiem tak, że też ta afera z tymi nagrodami podawanymi brutto to też jest temat śmieszny, bo tak naprawdę za te pieniądze to nikt w dzisiejszych czasach nie chciałby pracować, a oni się naprawdę tutaj dla nas namęczyli, przygotowali. No wyszło jak wyszło. Ja wiem, że jest ustawa, rząd wprowadził ustawę, która mówi o tym, że jeżeli nie przejdzie raport 2 razy kolejno, to w przyszłym roku z automatu wchodzi referendum. Myślę, że tutaj ci radni, którzy się
wstrzymali, a wiedzieli, że ilościowo to wpłynie bezpośrednio na niepodjęcie tej uchwały, doprowadzą do tego, że w przyszłym roku będzie referendum. Nie wiem, czy to jest na plus dla budżetu gminy, gdzie to referendum będzie kosztowało, rzucam tak, 100 czy 200 tysięcy złotych, które przed chwileczką też bezsensownie utraciliśmy, bo ten wóz strażacki, który wjechałby do remizy w Kamieniu Wielkim, gdzie naprawdę jest ta potrzeba do sprzętowienia tych strażaków, co też pokazują akcje spitnickich strażaków, że nie zawsze oni przybiegają na czas i nie zawsze są na miejscu, bo też każdy z nich pracuje i za granicą. I są takie momenty, jak moment, kiedy palił się kamis w Witnicy i kiedy były wzywane trzy jednostki Straży Pożarnej z Witnickiej, czyli dwa średnie, jeden ciężki, jeden średni i drabina, i uzbierało się strażaków tylko na drabinę. I całe szczęście, że mamy, nie ma już sobie zastąpień, ale jest radny, który no niestety głosował przeciwko temu wozowi w Kamieniu Wielkim, że są chłopacy z Nowych Wielkich, którzy dostali nowy wóz, dostali tą iskrę, że na zawołanie weszli do tego auta i popędzili tutaj do Witnicy, do firmy Kamis. No, jest komornik, tak, siedzi i ten budynek nie ma właściciela, ale uratowali od zniszczenia zabudowania i oczywiście też zabudowania sąsiedni, czyli żółty pałacyk i zabudowania mieszkalne, które mogłyby też ulec zniszczeniu. I myślę, że trzeba by było może jeszcze raz podejść do tego tematu zakupu wozu strażackiego dla OSP Kamienia Wielkiego. Ja wiem, że może to tutaj radny kuchnia jest i cały czas apeluje i woła drogi, ale ja zrozumiałbym, jakby było to drogi gminne, tak? Czyli 250 tysięcy przekazujemy na budowę, nie wiem, ulicy Młyńskiej albo jakiejś innej w Nowinach Wielkich, a tutaj pieniądze tak naprawdę przekazujemy na zadanie do powiatu, którego w jego interesie jest remont tych dróg. My rezygnujemy ze swojego wozu z 500 tysięcy złotych, nie wiem, jak to się tam w budżecie przełoży na wzbogacenie się gminy Witnica, ale na pewno będzie nie tylko finansowe wzbogacenie. No i nie ma, tak. Ja muszę się teraz spotykać, żebrać u firm, wysyłam do radnego jednego, bo ma firmę, do drugiego też pójdzie, do różnych firm, które w gminie Witnica, z prośbą o to, żeby jednak do tych strażaków się dorzucili. Dodatkowo ścigam gdzieś owsiaka i go tam ciągnę z jednej strony za jego pracowników, z drugiej strony za żonę, która bezpośrednio odpowiada za finanse, żeby do naszego Kamienia Wielkiego, który zabezpiecza życie też nasze podczas Woodstocku, bo jak wiemy, dwa zespoły OSP, czyli Witnica i Mościce, jadą tam na pole Woodstockowe. A tutaj w międzyczasie ten bezpieczeństwo właśnie będą pełnili duchowie z Kamienia Wielkiego. Nie wiem, jak tam radni ci, co głosowali przeciw, będą się patrzeć pod sobą. Czy może wam tak do końca na tym nie zależy? No mi na tym zależy, dlatego musiałem tutaj przed tym długim weekendem troszkę też tego jadu, który was radni wstrzymujący się. Powiem tak, że bierzecie pieniądze, ja jak byłem radnym też, to zawsze głosowałem albo na tak, albo na nie. Coś jest albo białe, albo coś jest czarne, chyba że bezpośrednio dotyczy mnie lub mojej rodziny. Wtedy się mogę jako radny wstrzymać. A tak bierzecie pieniądze, dietę, na przykład tutaj już nie będę mówił jaką, i tam ludzie sobie w internecie patrzą na to, jak wy tak naprawdę przez cały dzień tutaj wstrzymujecie się od głosowania. Czyli tak naprawdę nie jesteście potrzebni. Ja wiem, że to jest prawo, że mamy demokrację, że możecie sobie zagłosować i się wstrzymać. Ale czy wstrzymywaniem się dojdziemy do tego, że zbudujemy tutaj w gminie Witnica coś więcej i mieszkanie plus, które jest bardzo, bardzo ważne. Jeszcze raz Państwa tutaj proszę, żebyście przez weekend też się zastanowili i przemyśleli współpracę tutaj z nami, z urzędnikami, też z rządem, bo on bezpośrednio się też napracował. Nie tylko jest tak, że wstrzyknięcie, już jest decyzja, że te 90 mieszkań tutaj powstanie. W obronie tych mieszkań jeszcze jak mantrę będę powtarzał, postawię też firmę witnicką, bo też słyszałem głos od niektórych radnych, że jak to burmistrz współpracuje, nie robi już bankietów z biznesmenami.
Ja mam inny styl, nie robię bankietów, ale prowadzę rozmowy i takie rozmowy doprowadzają też do tego, że ci biznesmeni Witnicy nie tylko kupują działki i się rozbudowują w gminie Witnica. Nie ma ludzi, że nie jest skoszona trawa przed tym zakładem, ale wspierają gminę Witnica i są chętni, żeby nabyć na przykład działkę w gminie na ulicy Poprzecznej i wybudować kolejne 90 albo 120 mieszkań. Prace projektowe w tej firmie postępują, ale są oczywiście uzależnione od gminy Witnica i od Was, drodzy radni, bo inwestor stwierdził, że jeżeli my postawimy te 70 mieszkań, to jemu też się opłaci postawić kolejnych 90, bo to, żeby postawimy te mieszkanie plus, na dole zrobimy na przykład mały klub malucha, te dzieciaki, które dostały się do żłobka, będą mogły tam trafić. My tak rozwiniemy gminę i zapromujemy ją, że ci inwestorzy będą chcieli tutaj zainwestować te pieniądze w naszą gminę. Może to jest kosztowne, ale z drugiej strony pojawiają się nowe technologie, firmy, które lada moment będą budować farmy fotowoltaiczne w gminie Witnica, które płacą uczciwie podatki do gminy Witnica, którzy zwiększają też możliwości na przykład na małych farmach z 2 MW do 7 MW, tak żeby zdobyć dofinansowanie z niemieckich banków. Lada moment będą te panele u nas stały, będą wpływy z podatków. Liczę na to, że w ten sposób jakoś też na radny tutaj mówiąc to wpłynę, że jednak będzie lepsza współpraca na przyszłość i te rzeczy, które chcemy wspólnie realizować. Mnie wybrało 61% społeczeństwa gminy Witnica, zaufało mi, wyznaczyło kogoś, kto z Waszą pomocą, drodzy radni, bo to też nie jest tak, że ja coś wymyślam i idę na ślepo, ale liczę też na Waszą konstruktywną wypowiedź. No, wstrzymując się, tak naprawdę nie wiem, w jakim kierunku mam iść. Jest Rada Seniorów, ona myślę, że tutaj te senioralne tematy pomoże i wesprze mnie i też pracowników, może młodzieżową radę będziemy musieli też powołać, ale no, głównie liczę na Was, tak, że drodzy radni mnie tutaj wesprzecie i pokażecie kierunki działań. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do tego punktu 7. Interpelacje i zapytania radnych. Tylko było dzisiaj, szanowni Państwo, 4 interpelacje, które szybciutko przeczytam. Pierwsza. Mieszkańcy ulicy Kościuszki proszą, by panowie słupki stojące z dłuższej ulicy pomalować na blaskowy, mocny kolor. Mieszkańcy twierdzą, że wielokrotnie zahaczali moje samochodami. Interpelacja numer 2. Ze względu na bardzo dużą ilość zleceń w Centrum Integracji Społecznej bardzo proszę, aby pracownicy interwencyjni pomogli nam w melioracji naszej rzeczki. Rzeczka jest zarośnięta trzciną i krzewami od mostu przy przedszkolu do terenów za targowiskiem miejskim. Grozi to coraz słabszym przepływem wody do stawu oraz spowalnia bieg rzeczki, szczególnie w okolicach Śródmieścia. Ostatnia melioracja tego odcinka była wykonywana w lipcu ubiegłego roku, ale wymaga kolejnego powtórzenia. Interpelacja numer 3. Bardzo proszę, by wzorem ubiegłego roku miejskie zakłady komunalne na zlecenie urzędu wyczyściły najbardziej zapchane studzienki kanalizacyjne w naszym mieście. I ostatnia interpelacja w imieniu lokatora kamienicy komunalnej przy ulicy Gorzowskiej 35/4. Bardzo proszę o sprawdzenie dachu pod tym adresem. Dach jest w części dziurawy. Przez nieszczelny sufit leje się nam woda. Dodatkowo jedna ze ścian działowych zaczyna niebezpiecznie osiadać. Bardzo proszę natychmiastową interwencję w tym lokalnym mieszkaniu. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, kolejne interpelacje. Panie burmistrzu, ja mam tylko jedną uwagę do tego, co pan powiedział. To, że radni głosowali nad wodą tak, nie inaczej, to jest sprawa ich sumienia. Ja chciałem tylko wypowiedzieć się w mojej kwestii. Dlaczego ja głosowałem? Dlatego, panie burmistrzu, że pamiętam i mieszkańcy też to pamiętają, brak pana nadzoru nad MZK Witnica i nad taryfami wodnymi. I to, że mieszkańcy stracili po kilkaset złotych w
ciągu roku na taryfie. To był dla mnie główny argument, że głosowałem przeciwko. A teraz jedno zapytanie. Panie burmistrzu, obowiązuje nas umowa z Zarządem Dróg Wojewódzkich, w której było opisane, że dbałość i pielęgnacja wiaduktu leży po stronie gminy. Chciałem pana prosić o wygłoszenie tych półmetrowych haszczy na tym wiadukcie, to wygląda to obskurnie. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jakieś wnioski? Ja mam zapytanie akurat nie do pana burmistrza, nie wiem czy mogę, do pana kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy. Jest tutaj na sali mieszkanka, która już trzykrotnie składała wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Ja bym chciała, żeby pan się ustosunkował do trzech zaskarżonych i uchylonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze trzech decyzji OPS-u w Witnicy. Dodam tylko, że ten Samorządowe Kolegium Odwoławcze w chyba przedostatniej decyzji napisało, że postępowanie, które prowadził OPS w Witnicy, zostało przeprowadzone z naruszeniem zasad kodeksu postępowania administracyjnego bez ustalenia stanu faktycznego. Trzy decyzje, trzy uchylenia, trzy razy państwo liczą albo tak samo, albo inaczej dochody tej rodziny i za każdym razem ta decyzja jest uchylana. Ile jeszcze to razy będzie trwało? Czy teraz mam odpowiedź pani, tak? Nie, na piśmie. Na piśmie. Aha, jeszcze jakieś... Proszę. Ja bez mikrofonu. Ja muszę też do burmistrza, bo pan to burmistrz podejmuje decyzję w tej sprawie, w związku z tym mimo wszystko dzisiaj sfera burmistrza może nie jest sprzyjająca, ja jeszcze będę dokładał, nie po stronie chciałem iść, natomiast chodzi nam tutaj o strony rolników, czy burmistrz przewiduje dla rolników jakąś formę, jakąkolwiek pomocy, bo wiadomo, że idzie to z budżetu państwa, natomiast jakie to są kwoty, jeszcze tego nie wiemy, a czy burmistrz wyjdzie na przeciwko rolników jakąkolwiek formę, czy to umorzeniem częściowym podatku, czy to wsparciem finansowym. Czy przewiduje burmistrz coś takiego? Jeśli tak, to prosiłbym o ustosunkowanie się do tego pytania. Zwraca się też z prośbą o zmobilizowanie właścicieli drogi, zarządców drogi wojewódzkiej. Rzetelne wykonywanie swoich prac, wiadomo, że teraz warunki są jakie są, teraz tej średniej nie będzie, ale do tej pory nieterminowe i bezcykliczne jakieś takie wykaszania wzdłuż drogi wojewódzkiej. To nie jest jakby nasz problem, ale na tym jakbyśmy możemy chociaż wiedzieć, co mają robić w tych terminach. I nie wykaszania, nie jakby ciągłego, w sensie dojeżdżania za koniec terenu niezabudowanego. Kosiarki idą w górę, dalej mam się utrzymać jak mieszkańcy, chociaż dalej jest to pas drogowy wojewódzki. Natomiast są tam niepokojące, są różnego rodzaju załuki, słupki, posesje, wjazdy na posesje i tak dalej, to nie jest pielęgnowane, gdzie wcześniej było to pielęgnowane, tak? Zostawione było na garby gmin. Jeszcze ostatnia rzecz, odpowiadając mi na interpelację z ostatniej sesji w ramach udzielenia edukacji na wymianę źródeł ciepła, stacji udzielenia wody, utylizacji materiałów związanych z azbestem oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków nie jest przewidziane, częściowe umorzenie z podatku w związku z realizacją tych inwestycji. Teraz przykładem innych samorządów, ja nie mam przy sobie teraz, ale analizując, trafiłem na kilka samorządów, które wychodząc naprzeciw osobom chętnym jakby wdrażać tą cykl ochrony powietrza, dofinansowują, nie dofinansowują, tylko po prostu procentowo przy wiadomym koszcie inwestycji też procentowo, jakimś procencie do 20% kosztów inwestycji już brutto po wykonaniu fakturowym też wychodzą naprzeciw i zwracają, raczej umarzają też ten podatek na mieszkaniu prywatnym, tak, w środowisku czy czymkolwiek. Prosiłbym tu, żeby było już też naprzeciw, jeszcze raz przeanalizował, bo reguluje to typ ordynacji wyborczej. Tam jest takie wyjście na przeciw PIT-8C. Jest to taka forma rozliczenia, gdzie można muszą
urząd nie musi się rozliczać przy urzędzie skarbowym, co się stało z tymi pieniędzmi. I można podpisać taką umowę i taką umowę, taką formę jakby wsparcia dla tych chętnych wymienić to dymiące źródło ciepła, na przykład na odmiany fotowoltaiczne, które jeszcze musimy dopisać tutaj u nas, mogłoby zafunkcjonować. Dziękuję. Dziękuję. Przypominam też radnym o składaniu interpelacji w formie pisemnej. Jeszcze jakieś pytania? W związku z brakiem pytań przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwał w sprawach. Ja mam jakieś pytanie, mamy wniosek. Wniosek formalny chciałbym złożyć. Tak. O przerwanie sesji i ogłoszenie przerwy. Wyznaczenie terminu. Wniosek formalny został złożony, a więc go proceduralnie musimy wprowadzić. Jeżeli tu jest wniosek za, prosiłbym o zabranie, jeżeli ktoś jest przeciwnego zdania, to prosiłbym o zabranie głosu. Wycofuję formalnie. Jakby można było to kierownika odwołać, jak nie ma pytań do mnie. Znaczy nie ma pytań do mi się wydaje tutaj, chyba nie ma żadnych uchwał, tak z radni, patrząc na projekty uchwał, czy byśmy potrzebowali jeszcze kierowników? Ja mam tylko jedno pytanie do pani kierownika. Tak, zmieniony jest zapis w ustawie, jedna uchwała jest. Nie o to chciałem zapytać. Jak już pani nie będzie, to nie będzie gotowa. Mamy tam dwie pozycje dzierżawy, dwóch działek o tych samych numerach. Czy to są. Sąsiednie działki, tak? Sąsiednie tereny na działka. Nie da się tego zrobić z góry, więc i tak z nami musi zostać. To przechodzimy do uchwały, projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Panie Przewodniczący, ja zgłaszam formalny wniosek o 5 minut przerwy, żeby odpowiedź... To 5 minut przerwy. Ale naprawdę to, że... Dosłownie 5 minut. Tak, dosłownie 5 minut.